Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen, a to jest Mass Effect Andromeda. I kolejny odcinek. Zacznę sobie od otwierania tych wszystkich pakiecików, bo w międzyczasie trochę sobie pogadam. I tak, no... Jaki przedmiot? O, tego jeszcze nie miałem. Karabinu. I... O czym chciałem mówić? Zapomniałem, o czym chciałem mówić. Porobiłem sobie parę zmian... A, już wiem. Porobiłem sobie parę zmian w postaci. Typu... Pathfinder, you have new email. No i nie mam nowej wiadomości, czytałem je ostatnio wszystkie. I zgubiłem on tak sobie. A, porobiłem trochę zmian na postaci, na przykład... to wyposażenie sobie trochę... Jak to strzela? Nie to. Wyposażenie. Karabiny burza piaskowa. Samopowtarzalna broń. Wygląda... Czy strzela wolniej od motyki? Ale ma... Nie no, można jej w tej broni można się przyjrzeć. Burzy piaskowej. Albo nawet ją wybadać, ale tym zajmę się w innym momencie. Zmienię sobie trochę wyposażenie. Pokażę wam to w ogóle. Nie, wyposażenia wam aż tak nie pokażę. Albo pokażę. Zwiadowca 3, jeśli chodzi o hełm. A dalej to sobie zrobiłem N7 dwójkę. Wszędzie. Wiąże się to z tym, że zmieniłem sobie umiejętności. Kosztowało mnie to... Umiejętności? Kosztowało mnie to tylko 20 kredytów. I teraz sobie trochę pozmieniałem, inaczej rozdałem. Na przykład odpuściłem sobie karabiny snajperskie, ale mam karabiny szturmowe i pistolety, bo z tym aktualnie biegam. Tak wygląda mój rider w pancerzu N7. I mam rzut, osobliwość i przeciążenie. Najwyżej sobie zmienię... Kolejność. Zrobimy to w ten sposób. I technologia, przeciążenie, przypisz moc tu. Jakoś tak powinno mi być wygodniej, więc... Biotyka, no to jest rzut, osobliwość i trochę ta biotyka ofensywna. W technologii mam przeciążenie, trochę wzmocnione. I w walce mam pistolety, karabiny szturmowe i sprawność bojową. Więc jest fajnie. Pierwsza zmiana kosztuje 20 kredytów. I to, co chcę zrobić teraz, to... Pogadam sobie z tym gościem, z którym miałem porozmawiać, czyli... Evra Deterschaff. Mam się z nim połączyć. Pogadać i... W międzyczasie się dowiedziałem, że na Havarl muszę wrócić, więc ten odcinek będzie ciutkę, powiedzmy, pocięty. Tylko ciutkę. Commander? Pathfinder, Joel's been keeping me updated on your adventures, your good deeds on our behalf. I meant them. I want you to know you can trust me. You went out of your way to free that science thing. A selfless act. But your true agenda is clear. To explore Aya's vault. Joel says you want to help find the Moshi. Why should I let you? Otrzymuję słowa. I'd like this to be the beginning of a strong relationship. Keep your promises and little by little our bond might grow. We've managed to trace the Moshi to a special cant facility on Vold. Why special? These facilities are protected by a dynamic shield tech we haven't been able to crack. We're close, but its ability to adapt outstrips the speed of our current processors. Pathfinder, adding my processor to their program would no doubt make the difference. Ephra, I can help. Respectfully, this time you need my help. Respectfully? The Angara don't need anything from you. We take care of our own. Spróbuję być trochę wredny i powiem, że potrzebujemy, że potrzebują. Ale... Pies nie znowu! Kisnę. Oh.
Dobra, musiałem zrobić szybką przerwę, bo pies szczekał dalej. Pies już jest spokojny i dalej żyje. Nic się nie stało. I to mi się przypomina w tym momencie tej rozmowy. Mass Effect 1 na... i jedna akcja na Wirmirze. Jak Alenko mówi, że z całym szacunkiem pani tam, jakaś tam do Ashley Williams, ale ja to zrobię. Potem jest stwierdzenie Ashley. Dlaczego mam wrażenie, że za każdym razem jak ktoś mówi z całym szacunkiem, tak naprawdę ma na myśli pocałuj mnie w dupę. I to mi się właśnie tak przypomniało. Biorąc pod uwagę właśnie stwierdzenie z całym szacunkiem. Dobra, potrzebują. With the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, and so I need to... Well, I want to go. It was risky to be honest about your AI. And honesty makes you different from the cat. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. Yes! A team will meet you at our base on Vold. They'll take you to the cat facility. Stay strong and clear. Goodbye. Jarl said he wanted to see you. No, ten pies mi nie da spokoju, ale dobra. Rozmawiaj z Jarlem na tym teście. On jest u siebie z tego co widzę, więc pogadajmy z nim po prostu. So, you've gained Efra's trust. No easy feat. Tak. I still don't think he likes me. That's just his way. You should be more worried about the Rokar. Efra made it seem like you had experience with them. I know their leader, Aksul. We studied together under the Moshai. But unlike me, he was a good student. The best, actually. Then he knows about Remnant? He did. It's a long story. Give me the short version. Aksul was captured by the Ket. Niedobre. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape. I can't imagine what he must have gone through. He has scars that would give you an idea. When Aksul returned, he no longer cared about the Remnant or anything except destroying the Ket. Why not join the Resistance? Aksul's not the type to follow orders. And I think he was bitter we weren't able to rescue him. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. Dogadamy się z nim. I convinced Efra I'm not a threat. Maybe I can do the same with Aksul. I admire your courage. But Aksul's dangerous. And he lacks Efra's pragmatism. He'll make you want to kill him. I have to try. If Helios is to be your home, I guess you'll have to deal with the Rokar one way or another. There's a recluse on Havarul who escaped with Aksul from the Ket. Her name is Thordir. She might know how to contact him. I'll send you the nav point. Aha. Czyli tak w sumie musimy wrócić na Havarl, bo i tak miałem tam zrobić jeszcze jedną małą rzecz. Okej, okay, więc wracamy sobie na Havarl. Dwa galaktyki. Strefa lądowania. I to mam tak. Miecz Asari wyleciał mi z miejsca. Czyli stworzyłem swój, ale ten wyleciał mi z tych misji Apexu. Upiór to już znacie. Motykę sobie zrobiłem bodajże w międzyczasie. Oczywiście z ulepszeniem laserowym, dlatego jest motyka laser. Tak ją nazwałem już. I CAD 2 z myślą o tym. O czym? Po prostu, żeby mieć trzecią broń. Jest lekki, więc jest dobrze. A ja mam ochotę tą burzę piaskową przetestować. Ale jest tak lekka. Dobra, nie. No bo dobra, tak. Tylko już nie mam. Ulepszeń. Dobra, minus 18%. Ekipa. Draka. Nie, teraz Pibi wymienię. Na Jala.
tak wygląda moje wyposażenie. Nie ulepszam sobie ten pancerz N7, bo to ulepszenie mi nic nie dało, ono jest dla inżyniera. A ja nie jestem inżynierem. Więc jest mi zbędne ono. Entering atmosphere, LZ in sight. A tylko Rider może tych ulepszeń używać, bo towarzyszy nawet nie mogę zmieniać wyposażenia. To jest trochę bolesne. No ale trudno się mówi. I tu mam zrobić dwie rzeczy teraz. Muszę o tym pamiętać, bo jak zapomnę o tej pierwszej, o którą mi chodziło od samego początku, to się zdenerwuję. No ale dobra, to jest upiór. A to ty. Not bad. Ja chcę sprawdzić, jak motyka strzela. Aha, ona w ten sposób teraz strzela. Wam powiem, kurczę, że nie najgorzej. Schowajmy broń. Aha, to są nowe zadania. O, dammit. A, tu były te schodki tam faktycznie. Dobra, to jest jakiś terminal. Aktualizacja. Już stąd idę. Stacja badawcza. Moment, gdzie? Dziennik. Jal Armada Raf. Znajdź. O, to chcę zrobić. Tylko jak mam się z nią właśnie skontaktować? Gdzie to jest? Wyżej, dobra. Po prostu nie ogarnąłem, że to będzie wyżej. Shit. Rider, skopaliśmy trochę jednak nie, dobra. Tu jest. Horo komunikator, dawaj. Director Addison? No personal appearance? It might have been an outpost. Thank you, but no. I prefer climate control to these extremes. Given the planet's significance to the Angara, it's appropriate that we assist, but not place an outpost. And the stability you brought? I received a thank you from Aya. That may be the first time I've heard those words in Andromeda. After the cat and what they've seen of the exiles, we had to be at our best. We've had precious few examples of that. Pathfinder might be getting close. Havaral helps. Outpost or not, we're gaining. We need another, but we're gaining. It's promising, and a lot of people have noticed. And there's another matter, a ceremonial one. A statement for the archives. Is this really the time? Pathfinder was always a symbol. Like outpost flags hanging in the commons, the people need a connection to reality on the ground. Address them, Pathfinder. What did this mean? This is Havaral. I didn't find an outpost. I found Angara and saw a piece of who they are. We're welcome to help here. It's not ours. It's all of ours. I think that makes the whole cluster closer to home. Into the books, Pathfinder. Addison out. Terraformer osiągnięcie. No, pewnie to widzicie. Dobra. Tu jest dzień. Dobra, przyjaciele czy wrogowie. Dobra, zrobimy to. Mimo że chciałem już lecieć na następną planetę. Ale mam też ochotę
Albo nie, dobra, zostaję z tym wyposażeniem. Będziemy się bawić po prostu. Inaczej. Co te szemrysy takie? Na co powerful now, ha? Dobra, jak daleko to jest? A, blisko, to los. Myślałem, że to będzie wiązka laserowa, jak po prostu ta broń porzuconych. Jak widać, niestety nie było, nie jest to dane. Wow, bro, nie ścinaj się, proszę, ja ciebie. Cięcie prawie jak na Swecie Trójce, muszę przyznać. Okej. Ta broń jest całkiem fajna. Szczątki. Dobra, czyli tą motykę będę musiał niestety wyciepać. Ten... Rokar. They died fighting. Axul must have sent them to watch over Thaldir. Dobra, włam. Don't come any closer. Thaldir, we're here to help. Dobra, pogadajmy z nią. Chyba o nią chodzi, tak szczerze mówiąc, w tym momencie. Don't touch me. You need medical attention. It's too late for that. I made sure of it. Your wounds, they're self-inflicted? The cat. I can't go back. I won't. Oh. Hush now, sister. The Ket are dead. They can't take you. We won't let them. You sound like him. So confident. So sure. You mean Axul? He saved me. Gave me a chance to live. And die on my own terms. Nie, we need to find him, Thaldir. No. Nie dobrze. Ishare, brave one. Even in the end, she was devoted to him. And Axul's using that devotion to spread hate. The only other person who could reach him is the Moshai. Another reason to rescue her. Come on, let's go. Okej.
Dobra, co ta tu konsola mi da? O właśnie. Dobra. Lekko to przeczytałem, więc... Boże, weź mnie drach, tak nie strasz. Dobra. To teraz tak. A teraz pogadamy z... Już znowu? Dobra, bądź co bądź. Pogadamy sobie z Korą, tak jak chciałem. No, co jest? A sorry refugee showed up at the outpost. Only a few, but that's better than none. No jasne. Bradley says there's an officer in charge, Hidaria. She could know where the Ark is. We'll head to Eos and see what she knows. Good. Rumor says Sarissa Theris was on the Asari Ark. Exactly who we need. Who's she? Probably the best commando strategist alive. Her biotic shields saved hundreds at the Battle of Kirkus. Apparently, Sarissa's acting as bodyguard to the Asari Pathfinder. She's probably got a plan out of this mess already. Chyba ubóstwia. Someone's a fan. No, I just like... Look, we need someone with her experience, that's all. Okay. I'll take someone with that much experience. Another reason to find the Ark. When you're ready to look, we can catch Hidaria at Prodromos. Wouldn't mind tagging along. Zabierz sobie Korę i porozmawiaj z Hidarią na Eos. Kontrola PZA. Mam coś do... Nie mam nic do odbioru. No zaraz mam coś do odbioru. I tu jest problem, bo ja nigdy nie wiem co wziąć. Co mi da to? Za ukończenie spotkań? Nie wiem. Taktyki Apex to nie. Materiały technologiczne. Przedmioty jednorazowe. Materiały biologiczne. Tu sobie odblokowałem ukrywanie te ustawstwa. Przeceny. Zwiększa pojemność. Nie mam z tym takiego problemu. Dobra, niech będą już te dane badawcze. 100 danych badawczych drogi mlecznej, dostawa minerałów. Jakie to minerały? Aluminium, nikiel i aluminium. Nadwet. Dobra, dziennik. Zabierz ze sobą Korę i porozmawiaj tam. Wstrzymane. Patruj. Dobra, czyli mamy ślad już Arki Asari, Arki Turian. To już coś. Teraz tak czy siak muszę się udać na Woeld. Tak, i tam sobie po prostu polecimy. Mam umiejętności nowe? Nowy poziom dostaję? Nie. Ale drak tak. Nie. Podpuszczają mnie, jak zwykle. Dobra, lecimy do tego układu Nol. No bo pogadamy z tą, Suvi, bo ona nas męczy, że coś chce od nas. Scans of the Scourge. All that dark energy twisting and turning on itself. It's splendid. No, ja bym powiedział, że wygląda niebezpiecznie. It's dangerous. And that's all I see. A mass of destructive, malevolent tentacles. I can appreciate the colors of a coral snake while recognizing that I wouldn't want to get close. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge and the Remnant Vaults. Just all of it. So alien. A constant reminder of the divine intelligence behind all creation. No dobra. There's something about coming face to face with something wondrous that makes you want to believe. Wow. It's wonderful to meet someone who understands.
I've had to justify myself so often. As if having faith in the divine invalidated my work as a scientist. As if this sacred could be diminished by the search for truth. Nie trzeba się tłumaczyć. I wasn't questioning your abilities. You never have to justify yourself to me. Thank you. I appreciate you saying that, truly. Now I should probably update the rest of the team with my latest reports. We'll talk later. Tak, kiedyś się pogada. Dobra, lećmy na... Moment. Duchowość. Okej. Myśli Saris Teris. Dobra. Nie. Ale już widzę, że faktycznie miałem jakieś inne wiadomości. Dobra, tu coś pewnie jeszcze jest do zrobienia. Manifesty Rakarów, no ale... powiedzmy sorry. Jeszcze bardziej sorry. Poskanuję sobie planety już tak z innej perspektywy kiedyś tam. Ścieżka nadziei w dobra, lecimy tam. Układ 0. Odcinek powinien zbliżać się łącznie do jakichś tak 30 minut. W pewnym momencie musiałem sobie zrobić przerwę niestety. I... dobra, przynajmniej tam wylądujemy, zobaczymy z czym się je tą planetkę. Dobra, tym razem bez imprezy. Dobrze. Ta imprezka, jak chcieliśmy powiedzieć, na Aje była naprawdę dosyć... straszna. Anomalia. To była jakaś... asteroida znowu. Olbrzymię, tak? Pomiń. No, co masz w sobie? Pokaż, kotku, co masz w środku. Miedź. Dobrze. Oj, nie ten budzik. Co jak co? Potrzebuję miedzi. Pancerz N7 zżera mnóstwo miedzi. Więc miedź musi być w moim magazynie. Pancerz jest faktycznie jakaś taka... Okej, bundle up, people. I'll stay on my nice warm ship. Ścieżka kolonizując, Bibi. Poznaj ruch. Ręka rękę myje. Dużo. Strefa lądowanie. Czy chcesz zejść z pokładu Tempesta? Tak. I... oczywiście jeszcze parę broni mi wleciało. Na przykład... huragan, z którego nie będę teraz korzystał. Stary, dobry przyjaciel Kat. Jak ja mam to ulepszenia? To i to. Jeszcze ja chcę z tą burzą piaskową latać. To jest dosyć ciężki karabin. Nie mam jakiejś prostu motyki? Mam nawet dwie. Dobra. Więc będę sobie tak radził. Ekipa. Drak i Jal. Drak, sorry stary. Idzie z nami Pibi. Rozumiesz. Ona ma też swój interes. O! Original readings suggest that it had a breathable nitrogen-rich atmosphere and oceans of H2O. I take it that's no longer the case. All H2O on Habitat 6, vold to the Angara, is ice. And those oceans, frozen over completely. And there goes the dream of a seaside property. No to nieźle. Cała planeta nam zamarzła. 600 lat, nawet nie całe, bo to już jakiś czas się musiało tu dziać, ale fajnie silnikami ruszą. That's a pretty intense blizzard. LZ is on the windward side of the mountain. Conditions are bad. I'm tracking gale force squalls. Ale tym słupem macha. Widzieliście to? Po lewej stronie ekranu? Ostrowie. No ale Kalo by nie wylądował. Aczkolwiek trochę nim majta. Dobra, siedzimy. Nie no, trochę nami majtało tutaj. Tempest musi schudnąć.
Drak, za dużo waryż. We're good. We're good. You sure? Want us to get out and push? Very funny, Ryder. Mnie rozbawiło. Do not touch. Ktoś musi to pisać salarianin. Suvi wasn't kidding about the cold. Minus 52? Serio? If you didn't know anything was here, you wouldn't think anything was here. Where are we meeting the resistance team? Whoa. Meeting the nav point. Good luck, Pathfinder. O, jest ten znaczek. Czy... coś. Wiesz, że tu będzie cieple w tej jaskini. Ludzie to za ma. Let me warm up for a second. Never been this cold. We're almost there. We'll need to talk to Commander Anyik when we arrive. Dobra. Extreme cold is detected, Pathfinder. Minus 50. What? The ambient temperature is normal. Dobra, pogadamy z nim jeszcze i będziemy kończyć. Pilot. Tak. That's me. We're the team assigned to breach the facility with you. Hopefully rescue Moshai Sefer. I'm your pilot. The Ket facility is on the other side of the planet. Ready to head out? Not yet. I'll be back. And we'll be here. Tam jest jakaś skrzynka. Co to jeszcze mam? Wyzwalacz? Nie, ręka. Tą skrytkę bym załatwił. W pierwszym włączeniu całość pierdyknie. Ciężki pochłaniacz? A, dobra, wiesz. Dobra, stoimy sobie w ciepełku i ten odcinek to był na tyle. Mam nadzieję, że wam się trochę podobał, chociaż trochę. Trzymajcie się i cóż, do zobaczenia w następnym. Na razie.